Od kilkunastu lat. Pytam się siebie, czy rozumiem, co się w tę noc dzieje w tej świątyni. Nie potrafię to zrozumieć. Pytam się także was wszystkich, czy rozumiecie, co się od kilkunastu lat w tę noc, zawsze w noc zesłania, co się dzieje w tej świątyni. Nie rozumiecie. I ja też nie rozumiem. Bo gdybyśmy zebrali umysły nie tylko tutaj, nas wszystkich zgromadzonych u stóp Maryi, gdybyśmy zebrali umysły całego świata, nie zrozumiemy. A więc pytam się dalej i siebie i was. Co ja czuję w tę noc? Co wy czujecie? Niewiele odpowiem. Jest to uczucie nie do opisania. Jest to uczucie, którego się nie da zdefiniować i na jednej stronie karteczki zapisać. A może w ogóle się nie da opisać. A więc się pytam jeszcze raz i siebie i was. Czy wierzę w takim razie w to, co się tu dzieje? O Boże, pewnie za mała jest moja wiara. I wasza też. Pozostaje pokora. Pozostaje upadnięcie na kolana. I w pokorze wołać za Piotra. Panie, przymnóż mi wiarę. Bo ja nie bardzo wiem, co się wtedy stało. Tak bym chciał. Przeniknąć tamten czas sprzed 2000 lat. Wcisnąć się tam gdzieś. Gdzieś tam może ku któregoś z apostołów. Gdzieś może w kącik wieczernika. I chociaż chwilę z nimi pobyć. Gdy trwali na modlitwie. Gdy wzywali tego, który miał ich wszystkiego nauczyć. Gdy wzywali tego obiecanego. Mesjasza. Posłańca, Ducha Świętego. Obiecanego przez Mesjasza. Gdy oni tam wzywali. Chociaż na kilka minut tam wejść. By się napełnić ich duchem. Duchem modlitwy. Wspólnoty, duchem oczekiwania. Postawił ich Pan w konkretnej sytuacji. W konkretnej sytuacji politycznej, kulturowej, wśród konkretnych ludzi. My jesteśmy bardziej poplątani. Oj Boże, jak my jesteśmy poplątani dzisiaj. Okropnie. Mówimy tym samym językiem i się nie rozumiemy. Apostołowie mówili jednym językiem i wszyscy ich zrozumieli. A więc jesteśmy bardziej poplątani. Jesteśmy w tej samej ojczyźnie i się nie rozumiemy. Oni byli z różnych dzielnic, krajów. Prawie z różnych ojczyzn. Zrozumieli jeden język. Jesteśmy bardziej fałszywi. Bardziej obudni. Bo inaczej myślimy, inaczej mówimy. Jeszcze inaczej czynimy. Bo kłamiemy. I mam do ciebie pytanie. Po co chcę wyjść na to? Odpowiedz sobie. Ja nie żartuję teraz. I po co? Kolejny szczebel w hierarchii tak zwanej oazowej. Na trasie do Wałka są dwa CPL. Czynne całą dobę. Przetankujcie sobie trochę oleju. To dobrze robię. Pytanie jest to samo. Po co chcesz być animatorem? Czy rozumiesz, co się w tę noc dzieje? To Duch Święty działa. To Duch Święty wchodzi w głębi naszego serca. Duch Święty. Oczekiwany, posłany, życie, światło. Duch Święty, który możemy mówić do Jezusa. Mój Zbawiciel, do Boga mówimy Ojcze, Duchu Święty. Bez Niego tego nie uczynimy. Czy zdajesz sobie sprawę z tej wielkiej tajemnicy i świętości, jaka się tutaj dzieje? Zdaję sobie sprawę. To nie jest noc zabawy. To
To nie jest noc pochodzenia sobie w koło kościoła. Urwania się z domu na jeden dzień i na jedną noc. To jest noc świętego czuwania, świętej modlitwy. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, niech idzie sobie z tego kościoła. Niech nie profanuje tego miejsca swoją niegodną obecnością. Pomyśl. To jest święta noc. Nie rozumiem tej nocy. Nie umiem jej odczuć. I nie wiem, na ile mi wiara pozwala. Albo może jestem mały wiary. A może jestem wiary letni. Po prostu ja tylko próbuję. Na moje możliwości zrozumieć tę noc. Ukochać i uwierzyć. Wiesz, kim masz być? Świadkiem wiary. Ja mówię do animatorów, do tych, którzy będą dzisiaj błogosławieństwo przyjmować i do tych, którzy kiedyś przyjmą. Czy wy będziecie, a czy wy już jesteście świadkami wiary? Jakim językiem mówicie? Jakimi wartościami myślicie? Co głosicie swoim życiem? 14-letnie dziewczyny piszą. Czarny kodeks. Pamiętam tylko niektóre punkty z tego kodeksu. Zachować kamienną twarz. Nie ufać nikomu. Nie obgadywać siebie. Nosić nóż. Zabić się, czy trzeba będzie. I zrobiły to. A 2 dni temu dostały wyrok do powtarzaka. Piękny kodeks na początek XX wieku. XXI wieku. Piękny kodeks na zakończenie XX wieku. Wspaniały start w przyszłość 3000-lecia. Wy macie być świadkami wiary, słyszycie mnie? Słyszycie Jezusa z Ewangelii? To nie jest stopień naukowy, animator. To nie jest żaden stopień. Hierarchii oazy. To jest posłannictwo. To jest napełnienie się Duchem Świętym i to jest świadectwo wiary. Jeżeli ciebie na to nie stać, bo jeszcze nie dojrzałeś, no to nie musisz błogosławieństwa przyjąć w końcu. Nikt cię do tego nie zmusza. A jeżeli się boisz, drżysz. Tak jak święty Paweł, który się bał i drżał. Gdy stanął przed Koryntianami. No dobrze. To wtedy Duch Święty będzie działał. To znaczy, ty chcesz tego Ducha przyjąć. To znaczy, znasz swoją słabość i oddajesz się dokładnie Bogu. I mówisz tak. Niech mi się stanie, jak Maryja. Niech mi się stanie. A jeżeli ty jesteś cynikiem i za rok mi powiesz, że już ty nie jesteś w oazie, a co z twoim powołaniem animatora? Ono jest w twoim imieniu wezwane. Co to znaczy świadek wiary? Oj, to dużo znaczy. To znaczy, że ty nie masz prawa sobie odpuścić spotkań w oazie. Bo tam są uczestnicy, których Bóg tobie powierzył. Tam jest twoja mała wspólnota, bo oaza, bo ruch stoi animatorami. To jest świadectwo twojej wiary. Matura, studia, chłopak, dziewczyna, pieniądze, miłość, pseudomiłość. No spokojnie. Masz być świadkiem wiary. Oni na ciebie czekają. Ty masz dzisiaj z tej nocy do swoich wspólnot zawieść nowy wiew Ducha Świętego. Nowy ogień do tych wspólnot, które się poszarpały. Które zatraciły miłość i wiarę. Które zatraciły noc świadectwa, które się przerobiły we wspólnoty wręcz gnijące i stały się antyświadectwem. Właśnie z tej nocy masz zawieść nowe życie w te wspólnoty. Wspólnoty, które nie mają czasu na wspólnoty. Do tych wspólnot, które nie mogą się pozbierać po swoich kryzysach, kłopotach, po swoich może drogach krzyżowych.
krzyżowych, po których zmartwychwstanie zawsze nastąpi. Świadek wiary. To modlitwa Eucharystii. Wspólnota we wspólnocie. Wspólnota ożywiona Tobą. Z moderatorem stanowisz kolegium. Jesteście razem. Razem świadkami. Świadek wiary. To także odpowiednia postawa. Ewangeliczna postawa. Postawa określona przed Jezusem. Przez Jezusa. To nie jest postawa wymyślona przez Kościół. Kościół tę postawę dalej utwierdza, głosi, broni. Ale postawę człowieka wiary Jezus powiedział, jaka ma być. Weź swój krzyż, idź i naśladuj Jezusa. O tym Jezus powiedział. A będą was ciągać przed synagogi, sądy. O tym Jezus powiedział. Tak Jezus powiedział. A tobie się wydaje, że to będzie coś innego. Być animatorem to jest naprawdę być pasterzem. Wziąć krzyż. Iść za Jezusem. W różnych sytuacjach iść za Jezusem. Widziałeś ten podręcznik. Od technik, masturbacji, samogwałtów i innych. A nazywa to się podręcznik do życia w rodzinie. Widziałeś ten podręcznik. Gdy będziesz miał 20 kilka lat, będziesz miał swoje dziecko, a potem, gdy to dziecko będzie miało 12 lat, pójdzie do klasy 5, dasz swojej córce to do ręki? Dasz swojemu synowi to do ręki? Protestowałeś przeciwko temu? Pewnie, że nie. Bo się boisz. I nie zaprotestujesz, bo co w klasie powie? I nie zaprotestujesz, bo po prostu jesteś nieświadkiem. Ty nie jesteś świadkiem. No to tak się nie dziw, że nie ma ojców, nie ma matek, są partnerzy seksualni. Dlatego się nie dziw, że nie ma miłości w domach. Dlatego się nie dziw, gdy się od 5 klasy dziecka nie uczy miłości. A Jezus mówi, jestem drogą, prawdą. A Jezus mówi, że jest najważniejsze przykazanie miłość. A Jezus mówi, tak was ukochałem, że mieszkanie wam w domu ojca poszedłem przygotować. Kto o tym powie inny? Patrzył się na mnie jak na wariata i mówisz, co ty, dziadku, wykrzykujesz? No i będę to robił. I muszę to robić. Bo jeżeli tego ja nie zrobię, kapłan, inni kapłani tego nie zrobią, to Jezus powie, wąt z wami. Kamienie będą wołać. I kamienie ludziom prawdę powiedzą. Jeżeli kapłani tego nie chcą mówić. Ja wcale tu nie stoję po to, by się tobie podobać. Za stary jestem jakiekolwiek podobanie się komukolwiek. A taka jest prawda. Kto z was teraz pójdzie i powie o tym, że to jest antymiłość, że to jest przegrana rodzina, przegrany dom? Wy to macie powiedzieć, wy, z ruchu Światło Życie, nikt inny. Wy to macie zrobić. Wy to macie świadczyć o tym, bo jesteście świadkami wiary. Wy, nowi animatorzy też. Zrobicie to? Ciągle myślę o nas. Mówiących tym samym językiem, a gubiących się w problemach. Wolność, piękne słowo. Demokracja, cudowne słowo. Konstytucja, no pan prezydent ci przyszedł, no poczytaj sobie. Najlepiej na kolanach, przed portretem Lenina, to by najlepiej wyszło. No to taki pan Bóg jakoś gdzieś tak skreowany. Bez imienia, bez nazwiska, bez osoby. Chrystus, który kocha człowieka. Komu on zrobił krzywdę? Pokaż mi jednego człowieka, komu Jezus zrobił krzywdę. Dlaczego się go wszyscy boją? Dlaczego tak wiele słów? Tyle interpretacji. Dlaczego takie poniżenie ludzi wierzących? Powiedz mi o tym. Powiesz, ksiądz nawołuje do bojkotu. Ja nawołuję? Coś ci się pomyliło. Poczytaj sobie Ewangelię, już będziesz wiedzieć wszystko, co robić. Tu jest wszystko napisane. Jezus dokładnie wszystko wytłumaczył. Wytłumaczył godność człowieka. Jezus wytłumaczył miłość człowieka. Jezus pokazał drogę człowiekowi i powiedział człowiekowi tak. Jesteś dzieckiem Boga, a nie dzieckiem partnerów, a jeszcze potem będziesz niedługo dzieckiem zaklonowanym. O, a cudownie.
To jest wszystko nowoczesne, a modne, a cudowne. Tylko gdzie jest w tym miłość? Gdzie w tym jest godność? Tylko gdzie w tym jest dzieciństwo Boże? Ruch światło życie. Niesiesz światło, a życie niesiesz, a myślisz o tym. Stanął wśród nich i tchnął duch. Chciałoby się ci wołać tak: Chryste, tchnij Twego ducha w nasze wspólnoty oazowe. W te wspólnoty, które już przestają być wspólnotami, które drwią sobie z siebie. W te wspólnoty, które już napluły na Twoje powołanie. Czy to animatora, czy nawet moderatora.